Siemanko, Wam z tej strony, dzień 60-69, czyli jakieś 12, może 14 dni do końca. Automat Forgotten Strawberries Mephisto Genetics. Warunki w tym momencie, temperatura troszkę skoczyła, z tego względu, że zamknąłem pokój, zamknąłem okna. Wilgotność 35 też troszkę skoczyła, normalnie 30, 31, 32, ale tu mówię, to są warunki, które panują w boksie zamkniętym. Teraz boks jest otwarty, więc się trochę wszystko pozmieniało. No nic, nie ma co tutaj gdybać i gadać się za bardzo o uprawie, z tego względu, że tutaj jeszcze się nic nie dzieje. Oczywiście dojrzewa powoli mi roślina. Ładnie ją szroni, ale to jeszcze około 2 tygodni zaczyna fajnie puchnąć, kaliksy zaczynają nabierać masy, wywala fajne nowe włoski zakręcone, także wszystko jest zgodnie z planem. No i dobrze, to może troszeczkę teraz porozmawiamy o takich negatywnych aspektach naszych upraw, czyli o chorobach grzybowych. Najbardziej nielubianą i najbardziej, że tak powiem, najczęstszą chorobą grzybową jest to szara pleśń, którą wywołuje gronkowiec szary. Taki grzyb, tak się nazywa. To są choroby grzybowe. Pleśnie to są grzyby. I teraz botrytis, czyli szara pleśń. Kiedy występuje? To znaczy, zarodniki pleśni krążą cały czas w powietrzu. I teraz tylko i wyłącznie warunki, to znaczy nie pleśni, nie każdej pleśni. Mówimy sobie dzisiaj 3 rodzaje grzybów, 3 rodzaje pleśni. Będzie to szara pleśń, będzie to mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy. Ale szara pleśń są to zarodniki, które są cały czas w powietrzu. I teraz do inkubacji, czyli do tego, żeby się rozwijały gdziekolwiek na roślinie, przy szarej pleśni, do inkubacji potrzebna jest niska temperatura, wysoka wilgotność i mały ruch powietrza. Także to są 3 czynniki, które mogą powodować szarą pleśń u nas na roślinach naszych. I teraz, jeżeli chodzi o co jeszcze może pomagać, tak, w wywoływaniu szarej pleśni na roślinach, może to być różnego rodzaju uszkodzenia roślin, różnego rodzaju, na przykład zaatakowane rośliny zostały przez jakieś insekty, jakieś spider mites, jakieś owady ssawkowe, które wysysają, czyli robią, że tak powiem, dziury w liściach, kaleczą te liście, więc też mogą powodować zwiększoną możliwość rozwinięcia się grzyba na takich częściach rośliny. Ta choroba, szara pleśń, jest to strasznie zdradliwa choroba, chociaż znamy ją 1000 lat. To tak naprawdę nie da się w 100% już zaatakowanego krzaka wyleczyć. Nie da się, po prostu się nie da. Jakimkolwiek opryskiem, co byśmy nie robili, nie da się wyleczyć rośliny. Co nie znaczy, że choroba będzie się rozwijać, tak? Możemy ją zminimalizować praktycznie do zera, ale nigdy nie pozbędziemy się zarodników grzyba na roślinę, która została zaatakowana. I co jeszcze ta choroba, szara pleśń, dlaczego jest taka znienawidzona przez wszystkich? Ponieważ również atakuje już obcięte kwiaty. Tak, w porównaniu do mączniaka rzekomego i mączniaka prawdziwego, który się rozwija na żywej roślinie, szara pleśń również może się rozwijać już na obciętych naszych kwiatach, gotowych do suszenia, nawet w suszarce. Także jest to taki grzyb, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo problematyczny. Co jeszcze taki grzyb, znaczy dlaczego jest taki problematyczny? W idealnych warunkach, czyli w niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności i przy małym ruchu powietrza, rozwija się dosłownie w kilka godzin. Możemy spojrzeć na planta rano,
A po południu już może być szara pleśń rozwinięta, także to jest taki skurczybyk, ten grzyb. I szara pleśń jak wygląda? Zapewne wszyscy widzieliście kiedyś szarą pleśń, są to takie rdzawe naloty na liściach, w kwiatach, taki ciemny brąz, taki jakby, nie wiem, jak to można jeszcze, taki brązowo-szaro-brunatny na różnych częściach rośliny. Może się coś takiego rozwijać. Jest to najbardziej popularna choroba grzybowa. Outdoor, indoor, nie ma znaczenia. Jeżeli nie zachowamy odpowiedniej wilgotności, odpowiedniej temperatury, nie ma znaczenia, czy to będzie outdoor, czy to będzie indoor, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, zarodniki w pleśni krążą w powietrzu, one zawsze są. Oczywiście nie jest ich dużo, tak? Jakby było ich dużo, to byśmy się wszyscy potruli, ale wystarczy kilka zarodników, które krążą w powietrzu. I teraz, co należałoby zrobić, jeżeli chodzi o, to już ogólnie o wszystkie choroby grzybowe. Należy trzymać porządek, należy wszelakie liście, które są, już kiedyś o tym mówiłem, jakieś zaatakowane, zgniłe, należy to usunąć z rośliny. Usunąć, wyrzucić, spalić, nie zbierać tego. Wszelakie opadnięte liście, to się zbiera, tego nie zostawiamy w żadnym wypadku w podstawkach, na podłogach i tak dalej. Tam się rozwijają zarodniki tego grzyba. Także to należy wywalić takie rzeczy. Obcięte liście, jakieś suche liście, pogniłe liście, które są na roślinie, jakieś mocno wyssane ze związków mineralnych, to usuwamy, tego nie trzymamy na roślinie, bo to jest siedlisko szarej pleśni. Potrzebujemy wymiany powietrza. Ja mówię teraz w tym momencie, jeżeli nie mamy odpowiednich warunków, jeżeli nie mamy wysokiej wilgotności i zbyt niskiej temperatury, to trzeba też zabezpieczyć się wymianą powietrza. Te powietrze powinno być cały czas wymieniane podczas fazy kwitnienia. Wtedy, kiedy jest największa szansa na to, że gdzieś ta szara pleśń może się między kwiaty wpleść, że tak powiem. Należy oczywiście niską wilgotność i względnie wysoką temperaturę, także te 18-19 stopni powinno być przy zachowaniu oczywiście względnie niskiej wilgotności. Co jeszcze zwiększa, że tak powiem, szansę na to, że krzak nasz może zarazić się tym grzybem? Jest to, ciekawostka, zbyt duża ilość azotu. Także zapamiętajcie, jeżeli macie przenawożone rośliny azotem, to jest plus do tego wysoką wilgotność, plus do tego niską temperaturę i mały ruch powietrza, to jest naprawdę duża szansa, że złapiemy szarą pleśń. Także z azotem też trzeba uważać, ponieważ zbyt duża dawka azotu w roślinach, czyli chlorofilu, również zwiększa ryzyko zarażenia się w rośliny szarą pleśnią. Oczywiście lepiej się zapobiega niż leczy, tak? Także wyleczenie rośliny z szarej pleśni wiąże się z używaniem preparatów chemicznych. No niestety, tak to jest, że używamy preparatów chemicznych, ale zapobiegać możemy, że nie do końca na 100%, wiadomo, ale możemy sobie zminimalizować, że tak powiem, szansę dostania się szarej pleśni przez różnego rodzaju naturalne wywary. Na przykład spokrzyw ze skrzypu polnego, krwawnik pospolity. Tego jest sporo, tego nie trzeba robić samemu, to można sobie kupić w ogrodniczym, po prostu się popytać. A jak już to nie pomoże, no to niestety trzeba sięgać po fungicydy. To są takie środki ochrony roślin. Z tym, że trzeba pamiętać, że nie dobieramy fungicydów do rodzaju grzyba, tylko dobieramy fungicydy do rodzaju rośliny. Czyli jeżeli zastosujemy fungicyd na szarą pleśń, która jest przystosowana na jabłoń czy tam inną rzecz, to ona może nie zadziałać. Dlatego trzeba szukać preparatu typowo pod naszą roślinę, a nie typowo pod grzyba. Ma być to preparat pod grzyba, ale pod dany typ rośliny. I oczywiście przy opryskach
należy skupiać się na spodniej części liścia, nie na górze. Górę też oczywiście pryskamy, ale głównie skupiamy się na spodnich częściach liści. To jeżeli chodzi o szarą pleśń. Teraz następny, że tak powiem, grzybek, który nas atakuje, nasze rośliny, jest to mączniak prawdziwy. Mączniak prawdziwy, w przeciwieństwie do szarej pleśni, rozwija się, no widzicie, rozwija się w niskiej wilgotności i w dość wysokiej temperaturze. Tak właśnie, rozwija się w niskiej wilgotności i w dość wysokiej temperaturze. Niska wilgotność, duża różnica temperatur, tak samo. Jeżeli jest duża różnica temperatur między dniem a nocą, tak, taka, że kolosalna różnica temperatur, to też jest zwiększona szansa na mączniaka prawdziwego. Co jeszcze? Mączniak prawdziwy wygląda, jakby liść był obsypany mąką, ale to jest takie pierwsze stadium, na które trzeba zwracać uwagę. On może występować najczęściej tutaj, na tych listkach, tutaj bliżej. Tu takie mogą być naloty różne, właśnie takie białe. I łatwo schodzą, tak? Jeżeli weźmiemy sobie tak paluchem, to one nam zejdą. To jest znak, że mamy mączniaka prawdziwego. Z tym, że mączniak prawdziwy atakuje na początku górną część liścia, a potem może zaatakować dolną część liścia. I oczywiście na początku, w początkowej fazie jest to taki biały nalot, ale później on się staje z takimi czarnymi kropeczkami, czyli tam już są zarodniki grzyba. I tu już jest taka dość konkretna, że tak powiem, faza rozwoju tego grzyba. Do tego nie można dopuścić, ale bardzo łatwo mączniaka prawdziwego właśnie rozpoznać bardzo szybko, z tego względu, że zaczyna się wszystko na nawierzchniej części liścia. Taka jakby nalot, taka mączny nalot, dlatego on ma taką nazwę, mączniak prawdziwy. Co jeszcze? Zarodniki nie potrzebują do inkubacji wody, tak? Czyli w przeciwieństwie do szarej pleśni nie potrzeba tutaj żadnej wody, żadnej wysokiej temperatury. Wystarczy ruch powietrza. Wystarczy, że mamy ruch powietrza, a mamy ruch powietrza, jak widzimy, tak? W naszych namiotach zawsze musi być ruch powietrza. Czyli takie zarodniki do inkubacji, czyli żeby się rozwijać, nie potrzebują wysokiej wilgotności. Wystarczy, że się przeniosą poprzez ruch powietrza na inne części rośliny. Co jeszcze? Co jeszcze o tym możemy powiedzieć? Co jeszcze najważniejsze jest, że mączniak prawdziwy występuje na każdej części rośliny, czyli może wystąpić i na łodygach, i na kwiatach, i na liściach. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy obserwowali roślinę, nie tylko liście oglądali, ale też łodygi, kwiaty, no wszystko, po prostu każdą część rośliny trzeba dobrze obejrzeć. Oczywiście też możemy się zabezpieczyć przed mączniakiem prawdziwym, czyli profilaktycznie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jeżeli, nie wiem, gdzieś mieliśmy styczność z mączniakiem, tak, bo mączniak jest tak samo, występuje na różnych roślinach, na owocach i tak dalej. Możemy stosować naturalne środki ochrony, tak jak mówiłem wcześniej, spokrzywy, skrzyp polny, krwawik pospolity, no i dopiero później, jeżeli już to nie da rady, czyli jeżeli będziemy profilaktycznie sobie coś takiego stosować i ten mączniak wystąpi, no to należy użyć fungicydów, także już chemii. Także mniej więcej, jeżeli chodzi o mączniak prawdziwy, to tyle. A teraz mączniak rzekomy, czyli to jest bardzo podobny grzyb, ale troszeczkę inaczej się rozwija. Też może nam zaatakować nasze rośliny. Atakuje liście, one wyglądają troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o zaatakowane liście. Takie jak plamki są na liściach, takie coś w stylu od żółtego koloru po czerwone nawet mogą być. To może być mylone z niedoborami albo z jakimś niedoborem wapnia, ale należy wtedy zajrzeć pod spód. I pod spodem właśnie będzie biały nalot.
zdradliwy ten grzyb jest, z tego względu, że jeżeli wyskoczy na liściu u góry, to znaczy, że tam, pod spodem, już on był konkretnie długo. Także jeżeli wyskoczy nam mączniak rzekomy u góry, to znaczy, że choroba była dość długo na naszej roślinie, dlatego przy inspekcji roślin, jeżeli sobie oglądamy rośliny, czy wszystko z nimi jest ok, skupmy się na oglądaniu spodnich stron liścia, ponieważ tam to się wszystko rozgrywa. Co jeszcze, jeżeli chodzi o mączniaka rzekowego? Duże... Aha, co powoduje? To znaczy, jakie warunki? To jest wysoka temperatura i wysoka wilgotność. Także widzicie, każdy grzyb ma inne, że tak powiem, warunki potrzebne do tego, żeby się rozwinął na naszej roślinie. Mączniak rzekomy potrzebuje wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności. Mączniak prawdziwy potrzebuje wysokiej temperatury i niskiej wilgotności. Szara pleśń potrzebuje niskiej temperatury i wysokiej wilgotności. Także to są trzy różne rodzaje grzybów i trzy różne środowiska są potrzebne, żeby ten grzyb nam się rozwinął na roślinie. I teraz tak. Jeżeli złapiemy mącznika prawdziwego, nie wolno pod żadnym pozorem robić oprysków dolistnych, czyli nie karmimy planta dolistnie, ponieważ to jest pożywka. On przy zwiększonej wilgotności i wysokiej temperaturze ten grzyb będzie się rozwijał jeszcze szybciej. Takie liście trzeba po prostu usuwać. Jeżeli zobaczymy, to usuwamy takie liście. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat? Ogólnie, jeżeli chodzi o cokolwiek, jeżeli robimy jakiekolwiek opryski, nie robimy tego na noc. Pamiętajcie, nie robimy oprysków na noc. Wtedy, kiedy lampy gasną, wtedy, kiedy wilgotność skacze i temperatura spada, to jest zaproszenie szarej pleśni do boksa. Bo tak jak wspominałem, zarodniki szarej pleśni krążą cały czas w powietrzu. I jeżeli robimy opryski, róbmy je rano. Zapali się lampa, skręćmy lampę. Dajmy 25%, zróbmy oprysk. Poczekajmy, nie zwiększajmy mocy lampy. Poczekajmy, to się nic nie stanie dla takiej rośliny. Rośliny się bardzo długo wybudzają. 2-3 godziny. Także skręcamy panel, robimy opryski, jakiekolwiek opryski. Czy to będzie karmienie, czy jakaś, jak to się mówi, prewencja, tak? Nie róbmy tego na noc. Zróbmy sobie to rano, zminimalizujmy sobie panel do minimum, czy albo go podnieśmy, jeżeli mamy taką możliwość, albo go wyłączmy po prostu na chwilę. I tyle. Zróbmy oprysk, poczekajmy aż to wyschnie, włączmy panel z powrotem lub zwiększmy moc do mocy nominalnej, jaka jest potrzebna w danej chwili dla rośliny. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o nasze choroby grzybowe. Także w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o te najbardziej znane choroby grzybowe. No i cóż, na razie tutaj, jak widzicie, też prawie się nic nie dzieje. A może Wam pokażę w sumie, jak to wygląda ten krzak. O, ma fajne feno takie, tego nie widać, ale kwiaty robią się bardzo, wpadają w taki różowo-czerwony kolor. No, taki fajny fenotyp. Może będzie to widać, jak zgaszę panel. Zobaczymy. A troszkę widać, no rzeczywiście. Jest taka trochę... O, tak, widać. Taki... No, fajny, fajny kolor. Fajnie pachnie. Także dość ciekawe feno mi się trafiło. Zapalę panel. No i w sumie tyle. Także dzięki wszystkim i do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.